Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. Dzień dobry, witam Was serdecznie dzisiejszego czwartkowego wieczoru. Jest z Wami Katarzyna Kowalczyk, a to jest audycja Buch Travel. Verne napisał kiedyś bardzo słynną książkę 80 dni dookoła świata. Nasz dzisiejszy gość także okrążył świat, natomiast zajęło mu to nieco więcej, bo 770 dni. Jest z nami dzisiaj pan Łukasz Wilczek, prowadzący bloga Przygód Kilka. Przygód Kilka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Jest styczeń 2013 roku. Razem z narzeczoną, wtedy jeszcze, podejmuje pan decyzję, że za półtorej roku wybierzecie się w podróż dookoła świata. Jak się zrodziło to marzenie? Co sprawiło wam, sprawiło, że uwierzyliście, że może rzeczywiście się urealnić? To marzenie istniało w naszych głowach chyba już wcześniej. Oboje jakoś marzyliśmy o podróżach, o odkrywaniu świata, a po prostu to, że się poznaliśmy, spowodowało, że nagle stało się to wspólnym marzeniem, mogliśmy się zdopingować. No i też chyba wpadliśmy w taki okres zakochania i euforii, kiedy człowiek myśli, że wszystko jest możliwe i świat stoi otworem, i no dzięki właśnie tej energii wspólnej zmotywowaliśmy się do tego, żeby faktycznie to marzenie przekuć w rzeczywistość i poczynić przynajmniej próbę tego, żeby to marzenie zrealizować po prostu. Czyli pomogło wam to, że się poznaliście nawzajem? Tak. Myślę, że każde z nas bardzo chciało po prostu podróżować. Chciało gdzieś tam daleko w tyle głowy właśnie pojechać dookoła świata. Wydaje mi się, że tylko to, że się poznaliśmy i że stworzyliśmy taki zgrany duet, pozwoliło nam faktycznie zrobić to naprawdę. A patrzyliście na ten pomysł od razu realnie, czy to bardziej była jakaś taka daleka przyszłość? To tak jak zawsze w życiu bywa. Najpierw to były takie luźne rozmowy i takie rzucanie hasła, a właśnie pojedźmy sobie dookoła świata. No i po prostu jakoś tak właśnie motywując się, temat powracał i powracał i powracał, aż w pewnym momencie stwierdziliśmy, no to kurczę, spróbujmy coś z tym zrobić i spróbujmy się za to jakoś zabrać. Zaczęliśmy rozmyślać, czy jakby rozkładać ten pomysł na czynniki pierwsze, co nam jest potrzebne do tego, żeby to marzenie zrealizować. No i tak krok po kroku, po w zasadzie sam pomysł chyba pierwszy raz padł w grudniu 2012, a w marcu 2013 złożyliśmy wypowiedzenia w pracy. Także to naprawdę szybko. W zasadzie 4 miesiące niecałe nam zajęło przekuć od takich luźnych rozmów do faktycznych czynów, no bo złożenie już wypowiedzeń w pracy jest dosyć takim odważnym krokiem, z którego nie ma odwrotu, można powiedzieć. W czerwcu faktycznie zakończyliśmy pracę, u siebie w firmie, Marta, czyli moja żona, czyli ta ładniejsza część Przygód Kilka, ona rzuciła pracę u siebie w firmie. No i w lipcu wyruszyliśmy do Norwegii. Do Norwegii. A dlaczego akurat ten kraj? Co sprawiło, że pojechaliście tam? No więc największą przeszkodą, jaką widzieliśmy w tym, żeby ten cel zrealizować, to jest zebrać fundusze. Rozważaliśmy kilka krajów, no i padło właśnie na Norwegię. Z uwagi na to, że są tam całkiem niezłe zarobki, że mieliśmy jakieś tam informacje od dalszych bądź bliższych znajomych, którzy już kiedyś tam pracowali, że można tam znaleźć dobrze płatną pracę, że jest tam jakaś, powiedzmy, społeczność polska, więc powiedzmy, że nas kojarzą, a nie ma nas, czy jakby rynek tych ludzi przyjeżdżających tam do pracy nie jest jeszcze tak nasycony jak w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, i dlatego wybraliśmy właśnie Norwegię. Spędziliście w Norwegii rok. Jak wtedy wyglądało wasze życie? No więc początki były dosyć
ciekawe i trudne, można powiedzieć. Zapakowaliśmy nasz samochód pod sufit jedzeniem, wzięliśmy namiot i stwierdziliśmy, że jedziemy i spróbujemy po prostu na miejscu swojego szczęścia. Zaczynaliśmy od chodzenia od domu do domu z pytaniami, czy jest jakaś praca sezonowa, jakieś sprzątanie w ogrodzie bądź malowanie, bo wiemy, że na przykład malowanie domów w Norwegii jest bardzo popularne. Oni dosyć często odmalowują swoje domy i jest to fajna praca. No i tak znalazła się właśnie nasza pierwsza praca, czyli malowanie domu jednego z Norwegów. Całość trwała. Ten pierwszy dom malowaliśmy przez 12 dni i zarobiliśmy tyle, ile w Polsce w 4 miesiące. To naprawdę różnica jest ogromna. Tak. I to nam otworzyło oczy i w momencie, kiedy złapaliśmy tą pierwszą pracę i dostaliśmy pierwszą wypłatę, stwierdziliśmy, to jest możliwe. I po prostu jakoś dalej sprawy nabrały szybkiego tempa. Potem pomalowaliśmy jeszcze jeden dom, a potem znaleźliśmy już stałą pracę. Zaczęło się robić zimno. Chcieliśmy już czegoś, jakiejś pracy, która będzie w środku, w jakiejś hali i będzie stałą pracą. I tak trafiliśmy do fabryki łososia. I pracowaliśmy jako pracownicy na linii produkcyjnej, filetując, wędząc i pakując łososie na rynek europejski. Buch Travel. Wróciliście już z Norwegii, zgromadziliście potrzebne fundusze i zaczyna się wasza podróż dookoła świata. W którą stronę zmierzacie? Ponieważ startowaliśmy dosyć późno z uwagi na przedłużające się formalności związane z wizą indyjską. Startowaliśmy 4 listopada, to było 2014 roku. No więc kierunek był tam, gdzie jest ciepło, czyli na południe. Wystartowaliśmy, w ogóle jakby całym założeniem naszej podróży było jak najwięcej podróżować autostopem, ponieważ jakby powstała taka idea w naszej głowie, że chcielibyśmy bardzo dużo przebywać z lokalnymi ludźmi, poznawać jakby zwykłych mieszkańców poszczególnych krajów, więc wyruszyliśmy autostopem z Krakowa. Przejechaliśmy Słowację, pojechaliśmy przez Węgry do Rumunii i w Rumunii byliśmy jakieś 1,5 tygodnia, tam zwiedzaliśmy troszkę rejon Maramuresz, okolice tam Sigisuara, Braszów i różnego rodzaju, no tam miejscowości mniejsze i większe po drodze. Tak bardzo generalnie Rumunię polecamy. Następnie przez Bułgarię przejechaliśmy dosyć szybko, bo akurat była dosyć kiepska pogoda. Dojechaliśmy do Turcji. W Turcji w sumie byliśmy ponad 2 miesiące, jeżdżąc dookoła też właśnie autostopem, zwiedzając poszczególne, no te ciekawsze miejsca, zaczynając od Istambułu przez Izmir, tam Çanakkale, Izmir, Konie, Pamukkale, Kapadocję, wracając potem na północ do Trabzonu. W Trabzonie byliśmy chyba z 2 tygodnie w sumie, bo tam załatwialiśmy wizy do Iranu. Zrobiliśmy sobie w tym czasie jeszcze wycieczkę do Gruzji na święta, bo akurat przyszedł czas świąt Bożego Narodzenia, które spędziliśmy w Gruzji, bo jakoś stwierdziliśmy, że Gruzja będzie jakaś tak bliższa nam klimatem w czasie świąt niż Turcja. Wróciliśmy z powrotem do Turcji, pojechaliśmy w stronę granicy irańskiej. Tam przejechaliśmy, trafiliśmy już wtedy na taką dosyć chłodną pogodę i burze śnieżne różnego rodzaju, zwłaszcza tam w okolicach już samej granicy i tam. Także było ciekawie się przedostawać, zwłaszcza autostopem. Wjechaliśmy do Iranu, który był jakimś tam jednym z ciekawszych punktów i naszych marzeń, żeby odwiedzić Iran.
No, w Iranie spędziliśmy miesiąc, też zwiedzając go, jeżdżąc autostopem, odwiedzając bardzo piękne miejsca i miasta. W ogóle Iran bardzo nas zauroczył, zarówno jeśli chodzi o ludzi, jak i o kulturę, widoki. Zupełnie inny kraj od tego, co widzieliśmy do tej pory, czy jakby do tamtej pory. Inna rzeczywistość. Tak, inna rzeczywistość. W ogóle jakby też dosyć spory kontrast pomiędzy wizerunkiem tego kraju kreowanym przez media i jakby tym, jak on jest przedstawiany i jakie mieliśmy, powiedzmy, może nie tyle oczekiwania, ale jakąś tam, powiedzmy, wizję przed tym, jak się tam dostaliśmy. Wydawało nam się, że to jest kraj taki bardzo zamknięty, konserwatywny w swoich poglądach, zwłaszcza religijnych, że ci ludzie będą tacy bardzo no, przestrzegający wszelkich reguł i zasad, także no, że będzie tak dosyć kiepsko, zwłaszcza jeśli chodzi o jeżdżenie autostopem. Okazało się coś zupełnie odwrotnego, po prostu spędziliśmy tam cudowny czas, poznaliśmy świetnych ludzi, bardzo otwartych, zajmowali się nami, przekazywali sobie nas w zasadzie z rąk do rąk, jak stopowaliśmy, to praktycznie no, robiliśmy to zupełnie bezwysiłkowo, bo wystarczyło stanąć koło drogi i w zasadzie w ciągu kilku minut pojawiał się jakiś kierowca, który nas koniecznie chciał nie dość, że podwieźć w miejsce, które chcieliśmy, to jeszcze zabrać do domu, napoić, nakarmić i pokazać jeszcze okolice. No więc po miesiącu spędzonym w Iranie, potem dojechaliśmy aż do wybrzeża Iranu, w okolicy Zatoki Perskiej. Tam przepłynęliśmy promem do Dubaju. To pojawia nam się drugi środek transportu. Tak, tak, prom. Przepłynęliśmy promem do Dubaju. Musimy się pochwalić, że udało nam się rozbić namiot w centrum Dubaju, tak. O, to niezwykłe. także tutaj to było dosyć ciekawe doświadczenie. Z Dubaju udaliśmy się, czy w ogóle z Emiratów, udaliśmy się do Omanu i spędziliśmy znowu bardzo fajne półtorej tygodnia autostopując w Omanie. Oman jest bardzo też ciekawym krajem, nieodkrytym, bo bardzo dużo osób omija Oman. Na przykład lecąc gdzieś do Azji, często ludzie mają na przykład przystanki samolotowe w Dubaju, bo to jest taka często miejsce przesiadkowe. Ale nikt nie zbacza z drogi i odwiedza Omanu, który jest zaraz obok, a jest naprawdę ciekawy i ma bardzo dużo takich ukrytych miejsc, które wydaje się, że to tylko pustynia i piasek, a oni tam mają bardzo dużo takich ciekawych dolinek, mają fajne góry, dosyć ciekawe. Zresztą kultura też, oni są dużo bardziej, jeśli chodzi o kulturę, tacy tradycyjni w porównaniu do ludzi mieszkających w Emiratach. A także planowaliście wcześniej, że wybierzecie się do Omanu, czy to była raczej taka spontaniczna decyzja? Jak to było, jeśli chodzi o kraje? Poniekąd to była spontaniczna. My generalnie nie planowaliśmy trasy, nie mieliśmy wyznaczonych krajów ani miejsc, do których musimy dotrzeć. Jedyne, co mieliśmy przed wyjazdem załatwione, to wizę do Turcji. Wiedzieliśmy, że pewnie jakby przejedziemy przez Turcję i załatwiliśmy sobie wizę do Indii, bo wiedzieliśmy, że prędzej czy później do tych Indii trafimy. Aczkolwiek nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy i tak jak mówię, nie mieliśmy zaplanowanej trasy, raczej poddawaliśmy się drodze i temu, co się wydarzy i staraliśmy się na bieżąco decydować, w którą stronę jedziemy, żeby się przemieszczać. No, generalny kierunek był najpierw na południe, potem na wschód, w stronę Azji, ale nie było wyznaczonej trasy, czy pojedziemy gdzieś górą przez, nie wiem, Azerbejdżan i kraje w tamtym rejonie, nie wiem, Kazachstan gdzieś tam do Chin, czy pojedziemy właśnie zupełnie dołem przez kraje arabskie, czy będziemy próbować przejechać środkiem. Pewne opcje zaczęły nam się wykruszać właśnie ze względu na pogodę, ze względu na sytuację polityczną, bo na przykład początkowo planowaliśmy, że chcemy cały czas lądem jechać przez Iran, Afganistan i Pakistan, żeby się dostać do Indii. Aczkolwiek nie udało nam się uzyskać wizy do Pakistanu. Tutaj ambasada nam odradzała po prostu, że no nie jest do końca bezpiecznie i żebyśmy lepiej tamtędy nie jechali.
Więc w końcu musieliśmy zmienić swoje plany, no i tak powstała koncepcja, że trafiliśmy do tego Omanu. Mieliście tylko prawdziwą podróż. Tak, tak. Zdecydowanie poddawaliśmy się temu, co nam podpowiadali lokalni ludzie, spotkani po drodze też podróżnicy, którzy sugerowali, nie wiem, warto tam jechać, bądź tam odwiedzić jakieś mniejsze miejscowości czy jakieś wioseczki. Więc bardzo dużo korzystaliśmy z takich rad i jeśli nam się gdzieś podobało w jakimś regionie czy kraju, zostawaliśmy dłużej. Jeśli nam się nie podobało, nie czuliśmy jakiejś energii pozytywnej, która nas interesowała, to po prostu się przemieszczaliśmy dalej. I tak mniej więcej trasa wyglądała. Myśmy z kraju do kraju planowali, załatwiali wszystkie potrzebne dokumenty, wizy. Także poza tymi dwoma wizami, o których wspomniałem, resztę wiz, to było wszystko załatwiane w zasadzie na bieżąco. Na i też się da. To też jakby możemy potwierdzić, że nie trzeba mieć wszystkich wiz od razu załatwionych i wszystkiego zaplanowanego od A do Z. No bo wtedy człowiek jest w pewien sposób uwiązany do czegoś, prawda? Że gdzieś muszę być o jakiejś porze, bo mam już zabukowany, nie wiem, samolot, hotel albo wycieczkę i muszę tam koniecznie dotrzeć. A przecież jak się po drodze zdarzy coś ciekawego, poznamy jakichś fajnych ludzi albo usłyszymy o jakimś super miejscu, no to nie mamy wtedy na to czasu, bo musimy zrezygnować, bo pędzimy na samolot albo właśnie mamy jakiś termin, który nas trzyma. Myśmy zupełnie się tego wyzbyli i po prostu na bieżąco... Byliście wolni. Tak, byliśmy wolni. No. Więc jakby żeby szybko trasę dokończyć, bo nie wiem, czy... Mamy na to czas jeszcze w tym wejściu. To możemy do końca. Dobrze, no więc jakby z Omanu polecieliśmy samolotem do Indii właśnie. No i w Indiach zaczęliśmy tą taką prawdziwą naszą azjatycką część. Zwiedziliśmy całe Indie, myśmy w Indiach byli prawie 3 miesiące, także zjeździliśmy je wzdłuż i wszerz. I był to bardzo intensywny czas zwiedzania, bo my jeździliśmy dniem i nocą i łapaliśmy nocne pociągi, żeby się gdzieś przemieścić, a tam są dosyć spore odległości. Także Indie no, były dosyć intensywne w zwiedzanie. Potem pojechaliśmy do Nepalu. W Nepalu spędziliśmy miesiąc. Głównym celem w Nepalu było zrobienie trekkingu pod Everest Base Camp. Z Nepalu udaliśmy się do Chin. W Chinach też przejechaliśmy stopem spod granicy z Kazachstanem aż do Szanghaju, czyli to jest prawie 4000 km. To było też ciekawe doświadczenie. Potem pojechaliśmy do Pekinu. Z Pekinu wzięliśmy autobus i potem pociąg do Mongolii. W Mongolii też byliśmy prawie miesiąc. Z Mongolii przekroczyliśmy granicę do Rosji i wsiedliśmy w pociąg transsyberyjski i pojechaliśmy aż na sam brzeg, jakby wschodni brzeg Rosji do Władywostoku. Z Władywostoku polecieliśmy do Korei Południowej. Tam też trochę stopowaliśmy, zwiedzaliśmy Koreę. Potem promem popłynęliśmy do Japonii. Byliśmy w Japonii też prawie miesiąc. To też była bardzo fajna przygoda. Też autostopem całość zwiedziliśmy. Tam poznaliśmy bardzo fajnych ludzi. Bardzo... Zresztą no, Japonia bardzo możemy polecić. Jest cudowna, piękna kultura, pyszna kuchnia. Przynajmniej dla nas jakby to było to, co lubimy. Jak długo spędziliście? Jak wiele czasu? Miesiąc byliśmy prawie w Japonii. Zdobyliśmy tam Fuji, górę Fuji, czyli najwyższą górę Japonii. No i w ogóle super, super okres. Z Japonii wróciliśmy do tej Azji południowo-wschodniej. Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Laos, Birma. Potem wróciliśmy do Malezji. W Malezji, będąc w Malezji, znaleźliśmy kapitana, który płynie z Filipin do Australii, tak zwany jachtostop to się nazywa, i złapaliśmy jacht na stopa i... Czyli znowu udało wam się przemieścić w zasadzie za darmo. Tak, tak. Jedynym, że tak powiem, kosztem był koszt jedzenia, na które się zrzucaliśmy razem z kapitanem. I popłynęliśmy dzięki temu z Filipin, bo to jakby startowaliśmy z Filipin do Australii na Wyspę Czwartkową.
No i w Australii spędziliśmy prawie 4 miesiące, bo z Wyspy Czwartkowej, jak, że tak powiem, po pewnych przygodach, bardzo zabawnych zresztą, udało nam się dostać do naszych znajomych do Brisbane, czy okolice Brisbane, i spędziliśmy w sumie tam 4 miesiące, odpoczywając głównie po tym bardzo intensywnym okresie azjatyckim. Zrobiliśmy sobie w tym czasie też wycieczkę do Nowej Zelandii. No i z Australii polecieliśmy przez Hawaje do Kanady i po Kanadzie ostatnim przystankiem były Stany na rowerze. W takim razie do Ameryki Północnej wrócimy za moment, a teraz zapraszamy Was na piosenkę Gams i Gul, El Horizon Rose. Buch Travel. Dotarliśmy już do Ameryki Północnej. W Ameryce Północnej wybraliście jeszcze inny środek transportu, a mianowicie rower. Jak wyglądała Wasza wyprawa rowerowa? No więc w ogóle pomysł na rowery zrodził się gdzieś pod koniec pobytu w Australii. Był on dosyć spontaniczny. To znaczy moja żona Marta stwierdziła, że kurczę, właśnie coś byśmy zmienili, coś byśmy znowu nowego wykombinowali, bo jakoś tak to stopowanie nam tak szło już łatwo, ale się do niego dosyć przyzwyczailiśmy. No i rzuciła hasło, może byśmy jeden kraj przejechali na rowerze. No i ja tak na początku tak troszkę sceptycznie, no bo że nie przygotowani, nie przemyśleliśmy tego i tak dalej, no ale dobra, spróbujmy, czemu nie? No i tak jak dotarliśmy do Stanów, wybraliście taki jeden mały kraj, tak, Stany Zjednoczone. Tak. Stwierdziliśmy, że no to zróbmy Stany na rowerze, jak wyzwanie, to wyzwanie na całego. No i dotarliśmy do Seattle, czyli to jest jedno z takich większych miast zaraz za granicą z Kanadą. Siedzieliśmy tam półtorej tygodnia. Kupiliśmy używane rowery na ichniejszym portalu aukcyjnym. Kupiliśmy do tego potrzebny sprzęt, sakwy, przepakowaliśmy się do tych sakw. Ułożyliśmy sobie mniej więcej trasę. Znaczy trasa była w zasadzie wyszła sama, bo stwierdziliśmy, że musimy dojechać na sam dół, a że akurat wzdłuż zachodniego wybrzeża biegnie super widokowa trasa, która się nazywa Pacific Coast Highway. No to jakby życie napisało samo nam scenariusz do tej przygody. Tak jak w całej podróży też, tak. Nie wiedzieliście, gdzie będziecie następnego dnia. Tak, i po prostu po tym, jak udało nam się cały sprzęt skompletować, ruszyliśmy bez przygotowania, bez jakichś tam ćwiczeń i treningów rowerowych. Po prostu spakowaliśmy się, tylko, że tak powiem, myśląc o tym, żeby nam się te używane rowery, które kupiliśmy, nie rozpadły gdzieś po drodze, żeby nam się to wszystko jakoś udało, i po prostu ruszyliśmy przed siebie. Też na szczęście nie mieliśmy jakiegoś goniącego nas terminu, w którym musimy dojechać do końca trasy, więc bardzo spokojnie i relaksująco, zwiedzając po drodze i podziwiając przepiękne widoki, jechaliśmy sobie po prostu na rowerach i no, na pewno bardzo polecamy ten środek transportu, bo była to super przygoda i jesteśmy bardzo zauroczeni tego typu sposobem przemieszczania się. A jak wyglądały Wasze noclegi? Czy tak, że nocowaliście w namiocie podczas tej rowerowej przeprawy przez Stany? Tak, większość nocy spędziliśmy w namiocie, aczkolwiek korzystaliśmy też z takiego portalu Warm Showers. To jest rodzaj portalu, gdzie ogłaszają się osoby, które chciałyby w swoim domu przyjąć rowerzystów na noc, i wtedy można skorzystać z normalnego łóżka, prysznica i troszkę odetchnąć. To pomaga zwłaszcza w przypadku niezbyt dobrej pogody, ale dużo, dużo spędziliśmy pod namiotem. To też jakby bardzo duży plus tej trasy i generalnie Stanów Zjednoczonych, że jest dosyć dobra infrastruktura kempingowa. Na całej trasie są rozsiane takie regionalne parki narodowe, w ramach których są kempingi, i jest specjalna taka zniżkowa taryfa dla osób jeżdżących na rowerach. Takie miejsca, które się nazywają hiker, biker, czyli właśnie przeznaczone dla ludzi podróżujących na rowerach.
i takie miejsce jest bardzo tanie. Ono zazwyczaj kosztowało około 7 dolarów za noc spędzoną na takim kempingu, gdzie mieliśmy dostęp do całej infrastruktury, prysznicy, umywalek, bieżącej wody, często elektryczności, miejsca na zjedzenie kolacji i śniadania, także no bardzo, bardzo miło to wspominamy. To świetna sprawa, że istnieją takie miejsca przyjazne rowerzystom. A jeśli chodzi o miejsca odwiedzane przez Was w Stanach, co to były za miejsca? Czy zobaczyliście parki narodowe? Tak, no dużo parków nam się udało odwiedzić. W czasie tej trasy rowerowej myśmy przejeżdżali przez bardzo dużo takich urokliwych miejsc i parków narodowych. Także ta trasa właśnie Pacific Coast Highway wiedzie przez bardzo takie różnorodne, ale ciekawe miejsca. Ale też na samym końcu tej podróży naszej po Stanach myśmy koniec końców spakowali rowery do kartonu, wypożyczyli samochód i odwiedziliśmy te miejsca troszkę bardziej oddalone, ale równie piękne, no między innymi Wielki Kanion, Bryce, Zion, Dolinę Śmierci, generalnie tam okolice Las Vegas, także bardzo, bardzo polecamy. No, akurat trafiła nam się cudowna pogoda, piękne widoki, bardzo różnorodne są te parki narodowe. No i jest co podziwiać naprawdę, także to też polecam. Tak, w końcu podróż dookoła świata, to żal byłoby nie zobaczyć niektórych takich znanych miejsc. Chciałabym Cię jeszcze zapytać o święta, ponieważ byliście w podróży przez 2 lata. Gdzie spędzaliście święta Bożego Narodzenia? Pierwsze mówiłeś w Gruzji. Tak, pierwsze święta spędziliśmy w Gruzji. Gruzja jakby jest krajem, można powiedzieć, chrześcijańskim, jakby postrzegany jako kraj chrześcijański. I udało nam się nawet w Tbilisi znaleźć polski kościół i urządziliśmy sobie takie święta, powiedzmy, bardziej z prawdziwego zdarzenia, aczkolwiek na przykład przelepialiśmy, w Gruzji mają taką potrawę hinkali, to są takie duże pierogi z nadzieniem mięsnym. Myśmy z tego przelepiali na polskie uszka, bo kupiliśmy surowe hinkali, rozlepialiśmy je, braliśmy to ciasto, robiliśmy farsz jakiś tam z pieczarków i lepiliśmy z tego uszka. Także różne takie kombinacje robiliśmy, żeby to były takie tradycyjne nasze święta, bo były to w ogóle pierwsze nasze święta jako małżeństwo. To też chcieliśmy to jakoś to takie tak sobie... nietypowe, jeśli nie, tak, nietypowe. Pierwsze. A drugie święta spędziliśmy w Malezji, w Kuala Lumpur. No i tutaj też jakoś tam w pokoju hotelowym sobie urządziliśmy małą kolację, pokupowaliśmy jakieś lokalne specjały, które miały odpowiadać naszym wigilijnym potrawom, więc była jakaś rybka, jakieś chińskie pierożki do tego, jakieś ciasteczka i te sprawy, były prezenty, jakaś choinka z kartonika wycięta i no i tak jakoś sobie, że tak powiem. Próbowaliście, żeby w tych świętach było trochę polskości. Tak, tak, zdecydowanie. No na pewno były to inne święta, aczkolwiek też jakby miło to wspominamy i były wesołe, no, w naszym małym dwuosobowym gronie. Wróćmy jeszcze do trasy waszej podróży. Zwiedziliście Stany Zjednoczone i pewnie wracaliście już w kierunku Europy. Tak, to znaczy początkowo w ogóle plan był taki, że my zrobimy Amerykę Południową i potem się przemieścimy do Amerykę Północną i przemieścimy się do Ameryki Południowej. Aczkolwiek na końcu zrezygnowaliśmy z Ameryki Południowej z kilku względów. Po pierwsze, jakoś po tych 2 latach straciliśmy trochę tej takiej świeżości i energii, którą mieliśmy na początku i stwierdziliśmy, że pojedziemy do tej Ameryki Południowej, ale bez tej energii, którą mieliśmy początkowo wyruszając, to będzie takie trochę zwiedzanie, czy jakby przebywanie tam dla samego przebywania,
a nie będziemy się tym już tak cieszyć, więc stwierdziliśmy, że może lepiej zrobić sobie przerwę i wrócić tam kiedy indziej. To był pierwszy argument. Drugi argument był taki, że bardzo za nami tęskniła rodzina i zawsze wypytywali, kiedy już wracamy i kiedy już koniec i kiedy będziemy w domu, bo każdy się martwił i trochę, że tak powiem, chcieli, za nami tęsknili. No i jakoś tak myśmy w ogóle, wyruszając w podróż, najpierw mówili, że może pojedziemy na rok, potem z tego się zrobiły 2 lata, no i potem już stwierdziliśmy, kurczę, jak jeszcze im powiemy, że może jeszcze rok, to wszyscy tam nas prześwięcą, więc stwierdziliśmy, że te 2 lata to może wrócimy już na te święta. No i jeszcze był trzeci argument, że wtedy tam w Ameryce Południowej panował Zika wirus i to też nas troszkę odstraszyło. No i tak się skończyło, że po Stanach faktycznie wróciliśmy do Europy. Ale jeśli chodzi o was, czy wy tęskniliście za taką codziennością, za taką rutyną i za jednym miejscem zamieszkania, czy jednak podobał wam się ten styl życia? Tak, tęskniliśmy. Muszę przyznać, że to jakby ta decyzja o powrocie była dosyć świadoma, też ze względu na to, że tęskniliśmy za normalnym życiem. Co nie znaczy, że my nie lubimy podróżować, bo bardzo lubimy i jakby cały czas nas ciągnie do podróżowania i chętnie byśmy do tego wrócili, ale chyba byliśmy w takim okresie, że byliśmy świeżo upieczonym małżeństwem, więc nie mieliśmy jeszcze okazji na takie normalne życie rodzinne i trochę nas do tego ciągnęło. Byliśmy też jakby młodymi ludźmi, którzy nie wiem, też zawodowo i jakby pracowo chcieli się jeszcze wyżyć troszkę, więc to też nas troszkę ciągnęło do powrotu do Polski i spróbowania swoich sił na arenie takiej zawodowej. No więc wróciliśmy z taką pełną świadomością tego, że chcemy wrócić i że chcemy wrócić do Polski, bo to też wiele osób się nas pytało, czemu wracamy do Polski, jak przecież tyle fajnych krajów, tam pewnie lepsze życie w Kanadzie, czy w Australii, czy gdziekolwiek indziej, ale myśmy stwierdzili, że no, nie ma jak u siebie w domu i dlatego wróciliśmy i cieszymy się z tego. Do rozmowy wrócimy za moment, a teraz zapraszam was na piosenkę The Hedgerow Folk, God Who Sees Me. Buch Travel. Na koniec chciałabym ci zadać jeszcze jedno pytanie. Taka podróż na pewno dużo zmienia w życiu i na pewno jesteś trochę inną osobą po powrocie do Polski. Co najbardziej w tobie podróż dookoła świata zmieniła? Ja myślę, że jest jakby kilka rzeczy. Na pewno pozwoliła nam uwierzyć w to, że marzenia się spełniają i że jakby wszystko zależy od nas. Jeśli czegoś bardzo chcemy, to jest duża szansa na spełnienie tego. To jest jedno. Drugie, to nauczyła nas tego, że lubimy być niezależni i jakby to się objawiło właśnie w tym stylu podróżowania, że nie chcieliśmy mieć żadnego planu. No i też pokazało nam, że po powrocie do Polski, nie wiem, chcemy być bardziej niezależni i teraz prowadzimy jakieś własne firmy, a wcześniej pracowaliśmy jednak u kogoś na etatach, także to była też jakaś taka zmiana chęci bycia bardziej niezależnym. No i też pokazała nam, że świat jest bardzo różnorodny, aczkolwiek na przykład ludzie wewnętrznie są bardzo podobni do siebie w poszczególnych zakątkach świata i często mamy podobne spojrzenie na jakieś proste życiowe sprawy, pomimo tego, że mieszkamy w zupełnie odległych od siebie miejscach, a też często jest tak, że ci ludzie mieszkający, nie wiem, w jakichś biednych azjatyckich rejonach potrafią być bardziej szczęśliwi niż milionerzy spotkani gdzieś w jakiś w Dubaju. O. Także to nam też trochę pokazało, że świat jest bardzo różnorodny i w tej swojej różnorodności też bardzo ciekawy, że nie wszystko opiera się wokół jakichś tam spraw materialnych i że często właśnie, nie wiem, mieszkając sobie pod Palemką, a mieszkając w bloku w Krakowie, potrafimy mieć podobne problemy i jakieś przemyślenia na temat życia. No tak, myślę, że ważnym wnioskiem z dzisiejszej audycji jest fakt, że marzenia rzeczywiście się spełniają i warto w nie uwierzyć. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Zapraszamy Was serdecznie na bloga przygódkilka.pl. Był z Wami dzisiaj Łukasz Wilczek i Katarzyna Kowalczyk.